Aczko, z tej strony Mafia Podlaskie TV, inaczej Tomek, jest się ze mną. Zwiedziasty TV, witam, witam. Dzisiaj akcja nocna, walimy pszenicę na dwa kombajny. Tak. Ja jadę, od sąsiada przyszedł pożyczyć, bo nasze niestety. Dokładnie. Stoją na warsztacie. Ja biorę maszynę ogromną, czyli New Hollanda. CR10.90 header musi chyba 13,5 metra, jak się nie mylę. Chyba tak. Chyba, że w kabinie nic nie widać. Zjadę. Ale ostra się idzie nocna akcja, koszenie. No. Pszenicy. Na ogromną skalę, bo tamte pole musimy skosić całe. Czego oczywiście w dzisiejszym odcinku nie zrobimy, będzie za długi i nudny, nie? Będzie się. Ciężko, jeszcze dwie przyczepy mamy tylko. Przecież my się nie wyrobimy. Majster, to może zróbmy tak, że ty będziesz kosić i ja będę odwozić i później się zamienimy. Znaczy, no dwa kombajny byśmy kosili, bo jeszcze bizon na ciebie czeka. Ty kosisz New Hollandem, a ja mam bizonem? No nie wiem, chcesz, to ty możesz New Hollandem, ja będę bizonem. Majster, mówię ci, jak zacznie dobrze sypać, jak będzie dobrze sypać, to my się z odwozem nie wyrobimy. Więc wiesz, lepiej żebyś ty kosił, a ja odwoził. Ale wiesz, no trzeba na dwa kombajny, bo tego nie skosimy do jutra. Nie. Kurde, ale ciężko nim manewrować. Ale dobra, zaraz. Prostować. Idę odczepić. A i w ogóle przepraszamy za nie, 3 tygodnie bez odcinka. Przerwy. No 3 tygodnie przerwy, jak to można nazwać. Ponieważ robiliśmy filmy na kanał Blejostego, na który oczywiście zapraszam. Bardzo serdecznie, ja też. No i to było powodem nie robienia nowych odcinków na ten kanał, więc w tym tygodniu planujemy wstawić dwa odcinki. Jeden oczywiście z serii Majstera z Blejastym i taki po prostu z przebitkami, jakie są z tego. Widzowie, niestety muszę poinformować was o przykrej informacji, ale musimy zmienić mapę z serii Majster z Blodziastem, ponieważ mapa się nam popsuła, safe nam się zepsuł i nie mamy jak go odzyskać i musimy zmienić mapę, no niestety. Z tym kowalem się dzieje. Chyba jakieś pasy trzeba podpiąć albo coś, bo... Tym kombajnem będzie kościół jasny, a ja wezmę bizona.
wrócimy, no. Idziemy po staruszka. Zapięte wszystkie pasy, chyba tak. Na koło się sprawdzi. No i widzę, to działa, nie? Jakiś nowoczesny z technologią. Stary sprzęt zawsze będzie działał. Ładnie trzeba wykraszać. Nie posłów nie zostawić. Ciasto gdzieś poszedł i się nie odzywa. Nie wiem co jest, ale okej. Może sam dokończę ten odcinek. Trzeba zbaratować tą słomę, tylko nie sprzedać, było. Na skup będą pieniądze. Na kolejne zasiewy, nawozy i tym podobne. No i widać bizon tutaj jest wyrobę. Przepraszam, że mnie nie było, ale ważna sprawa. Wiesz co, mam jakiś problem z tym New Hollandem, nie chcę mi kosić. Weź tam go zobacz. Tam zaraz sprawdzi. Okej. Ja na tych nowych, technologiach to się nie znam. Na mnie to nie zostało. Ja teraz tak ci powiem. Ale coś dosłownie, tam się robiło. Dosłownie 2 tygodnie temu został kupiony tamten New Holland. No to tacy radni, zieloni, że tak powiem. W tych nowych maszynach. My to tylko na tych starych robimy, ale stare, ale jare. Dokładnie. O kurde. O, już pełny ty. O kurde. Bisan? No. Jezu, już jadę. Spokojnie. Ale będzie pełno tej pszenicy, ci mówię. To jest pełno. Mówiłem, że nie zdążymy odwozić. Będzie ostro sypać. No właśnie, tego New Hollanda trzeba mieć. Trzeba jadę od tych krzaków. Żeby ich nie wchodzić, albo sobie rury. Masz zarek? Tam do ciebie wjechać? A dobra, już mi. Masz, tu jest taki pokos, co ci zrobiłem. Dobra, a ja zobaczę, co z tym New Hollandem można zrobić.
Kurde, ale to zjazd jest mocny. Dobra, udało. A ja? Ty wokoło odjechałeś, czy nie? Jeszcze raz? Dookoła objechałeś, czy nie? No, znaczy nie, dookoła tam trochę tak... do połowy dojechałem i się zatrzymał, bo się... No, no. O, to powiem ci, że ciężko jedzie, ma trochę. Jazdy. No, jadę, jadę. Lecimy. Trochę tutaj źle pokosiłem, trzeba jeszcze później poprawić. A ja idę jest zobaczyć... Jest dobrze, mentor. Ja idę zobaczyć, co jest z New Hollandem. Co może być przyszedł. Majster. A nie lepiej przez ścieradek byłoby się przeciąć? No to może nie Holandem, ale po tym to tak wiesz, koło tylko chciałem. Dobra, wchodzę. Okej. Okay. Ale on jest duży. To na słomę widzę, to robimy. Bale będą. A ja co może być powodem tego, że się na przykład header nie włącza? Mogą być pasy odpięte? Znaczy wiesz, znaczy nie pasy, tylko... jak to ci powiedzieć? Poczekaj, jeśli idę tam do ciebie. Te hydrauliczne przewody. Daj go. Dobra, wejdź. Bo coś się nie włącza się. Motowidła się nie włączają, w ogóle nic. O, nie, ale działa. O kurde, jak ty to zrobił? Wał nie był podłączony. To weź bizona, ja tym poproszę, co? Dobra, daj mi się przejechać, ja jeszcze takimi maszynami nie robiłem. Kombajn, sam mi się przejechał, dobra, ale ty byś po pierwszy mi kosił. Nie, zaraz się zamienimy, spokojnie. Idę po bizonie. Kurde, majster, powiem ci, że taka wygoda, och. Światło włącz. Bo ciemno. Coś ty, chłopie, ta kabina taka rozświetlona, że to wszystko widać, jak w dyniu normalnie. No dokładnie. Jakbyś dzień miał. Akurat u mnie tak słabo świeci. Nie wiem, tam u ciebie. Pierwsze żniwa w naszym New Hollandem. Dokładnie. Nowy nabytek. Tak. 2021. Widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków u majstra z mapy gier Mokrzyn, to piszcie w komentarzach, a na pewno chętnie nagramy. Dokładnie. My oczywiście co tydzień nagrywamy co piątki odcinki. Ale ty majster, ja ci powiem, przez środek się przetnę. No jak chcesz, nie? To objadę tutaj dookoła i się przetnę. Kurde, ale leci ta machina. No tak, powiem, my z Brzyjastym co piątek nagrywamy nowe odcinki, więc odcinków na pewno nie zabraknie. Albo u mnie na kanale, albo u Brzyjastego. Mhm. U Brzyjastego są najbardziej takie rolnicze filmiki z muzyką, z podkładem muzycznym. Tak, tak. Tu też się nagrywamy właśnie. Przy tamtych odcinkach jest najwięcej roboty, że tak powiem. Ale fajnie wychodzą. No fajnie, fajnie. Właśnie ostatnio znalazłem nowy kodek, który pozwoli mi na bardziej płynniejsze odtwarzanie treści na moim kanale. I filmy będą coraz lepsze, coraz bardziej starannie zrobione. Izawie, wbijcie na mój kanał i zobaczcie, jak majster kozacko montuje filmy, bo naprawdę się chłopak stara. Dajcie mu za to lajka. No, będę zadowolony. Musimy wbić 10 lajków pod odcinkiem. Śniżko? Mówisz, śniżko idzie. Ja tu się przez środek przycinam. Daj mu tam wpalnik, niech idzie. Ale to pole jest duże, człowiek. A, nie takie duże. My chyba tego nie... Ale dobra. My chyba tego nie skusimy duże. Do jakiejś... My tego jakieś nie skusimy nawet do dworki, ja ci mówię. Chyba, że New Holland. No jestem. New Holland. Ja ci powiem, że to tak, tak trochę nie pasuje, że... Tutaj Bizon, tutaj New Holland, to by... No w sumie tak, bo później New Holland przejął Bizona, nie? Niby tak. A i nadal w tej fabryce produkują kombajny. Belarki, ciągniki chyba, jeśli nie mylę.
No. O kurde, co takie pasy. Przepraszam, widzę, ale katar mam. Chory trochę jestem, niestety. Przeziębiłem się w tej jeździe bizonie. Żniwa były. No, zaraz to nie pierwsze kółko. Ty już tam jeździsz. Majster, powiem ci, że już mam w zbiorniku 10 ton. To się na pewno przyczepie nie mieści. Nie no, zmieści się chyba. Bo przyczepa ma chyba 12 ton. Ty, ale powiem ci, że nie wiem, czy 16 to uciągnie. To nie uciągnie, chłopie. To jest polska moc. To nie jakieś. No dokładnie. To musi działać. Nie jakieś zagraniczne, ale im Holandia działa. Widzisz, Majster, tylko bał trzeba było podpiąć. Gdzie ja tam na tych nowych technologiach to się jeżdżę? No tam. Ja tam też, ale umiał wał podłączyć, żeby kombajn działał. Majster, ale powiem ci, że denerwują mnie słupy na tym polu. Cały czas muszę tutaj kręcić, a bizonem to rach ciach by zrobił. Wiesz, to bardziej jak to się mówi, pod małe kombajny to jest, nie? Ale wiesz, jak tych słupów nastawiali kiedyś, to się kosiło, pamiętam. Kombaj za kombajnem. Och, to prawda. Teraz tych skupów nastawiali i problem jest. Dużym kombajnem nie przejedziesz. A takim bizonikiem to da radę. No. Dobra, tutaj już zaraz kółeczko będzie pierwsze. Majster, weź tam już podjeżdżę, bo ja już mam prawie pełny zbiornik. Zadasz. No serio ci mówię, dawaj. To bierz tam 16 i podjeżdżaj tutaj do mnie. O kurde, już pełny. A to dawaj, podjeżdżaj. Ja też już mam pełny. O, ale to ma dźwięk. No. Turbina na turbinę piszczącą. Mi się podobają te. To ma pojemność 14 ton ten kombajn w Holland. 14,5 tony. A te wszczepy? Już ci mówię. Wszczepy mają 15 ton, czyli będzie miał do uciągnięcia 30 ton równo. Czyli jeden zbiornik, teraz jak już zbizony to wsypałem, to się nie mieści. Nie trzeba do drugiego wszczepu wsypać. Ty, Majster, może zadzwonię do sąsiada jeszcze jednego, czy nam wszczepy nie pożyczy. Dzwonić? No, może. Czekaj. Jak on się bizonem, te paski się poprawi na bokach. Tak. Trochę no, to słabo widoczne to jest. Ty, sąsiad. Majster. On mówi, że ma przyczepę 21-tonową brać, czy nie? No czemu nie? Kurde. Wiza na pierwszy wykupuje, kuje lecę do ciebie tam. Dobra, spoko. Dobra, to biorę. Co, będzie trzeba pewnie jakimś tym ZTS-em podjechać? No bo to... On mówi, że ma dwie. Tylko że one mają 21 ton pojemności. To myśli, że dadzą radę 41 ton uciągnąć? Pewnie tak. Najwyżej będziemy się wyciągać. Ale tego dobra to. Ale tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Podzielimy ten odcinek na dwie części. Tak. Usiadę tam do ciebie. Jeszcze wypróbuję tam od tego i... Dobra, ja to... No i widzimy się... Ja to biorę ZTS-a i jadę po przyczepy. Będziemy się w kolejnej części.
Co, już kończysz? Nagrywanie? Jeszcze tam dwa przejazdy się zrobi, tam się w kolejnej części dowiecie co i jak dalej. Kurde, boję się majster, że nie uciągnie jednak. No, ile on tam ma ton na przyczepie już? Z 6 ton jest już. 7. O kurde. Powiem ci, że w końcu my te ciągniki zakatujemy. A, no i chciałem dokończyć. Zaczynam ze streamingiem znowu na kanale. Streamy będą się pojawiały co? Ile? No, co piątek albo sobotę. Zależy. Możliwe, że na tygodniu też się będą pojawiały, jak będzie się nam chciało, bo nie będzie dużo lekcji. Bo wiadomo, teraz te lekcje to przewalone wam powiem, widzowie. A powiem ci, że mogę. Tylko przyjadę tam na pole, to kosi już tam New Hollandem. Już tutaj do sąsiada zajechałem, już szczepy odbieram. Tylko szczepiku trzeba. Od razu 13,5 metra zabiera. No, a tam? To 3 tylko, 4. Majster, na pewno chcesz kosić w tym New Hollandzie, mówię ci, to taki szajs. Idź do Bizona, Bizon lepszy. Co, duży header ma, chcę pojeździć tam tylko bajne. Nie no, to szajs jest, mówię ci. Nie opłaca się. Kurde, komputerów, to nie wiadomo z czego się opłacać. No właśnie, siadaj do Bizona, ja pojeżdżę. Jeszcze chwilka, czekaj, jeszcze z parę pokosów i siadam do Bizona. Majster, na takiego New Hollanda to niedużo. Te pole. No to. Jak te pole? Bizon już wysypany. No, już możesz kosić. Dobra, to tutaj ZTS stawiam z przyczepami. O, i tu przy słupie są, kosiłeś przed. O, dobra, cofnę się. Ale to będzie balot, znaczy tych wiesz beli. No. To się odcinek pewnie też z tego zrobi. Dokładnie. A ty już pewnie w następnym tygodniu. Tak. O nie, powiem ci, że idzie ten Bizon. No mówię ci, chłopie, to jest polska moc. Kurde, wsiadłem do tego Bizona, już mnie katar bierze. Ale się tam zakurzysz, mówię ci. No. Ej, czekaj, to jest pole sąsiada? Czy nie? To jest nasze pole. To nasze. Ale New Holland nie bierze znowu tego pokosu. Czekaj, muszę to sprawdzić. O, teraz? Dobra, bierze już. Myślałem, że coś zepsułem, mówię. Kosę. Aha. Niskie to jest, Boże.
No i w tym momencie zakończymy ten odcinek, znaczy pierwszą część ze żniw. Druga część pojawi się albo w tym tygodniu, albo za tydzień, ale za tydzień jeszcze też planujemy wstawić odcinek z brotowania, czyli... Widzowie, możliwe? Dobra, sorry, że ci przerwałem, mów. No to, czyli widzowie, bądźcie... No, już... bądźcie... bądźcie po prostu na moim kanale często, ponieważ będą tam się znajdowały no coraz to teraz częściej nowe odcinki. Radio, co masz powiedzieć? Możliwe, że w tym odcinku, że w tym tygodniu pojawią się nawet dwa odcinki. Dokładnie. Bo trzeba dbać o swoją serię, czyli serię z Majsterem i Bedziastym. Tak, tak. Dokładnie, no to... cześć, siemaneczko, do zobaczenia.